Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jest to poranik do Hutao, która w końcu doczekała się swojego rerun'a, więc oczywiście opowiem wam, jaką broń wybrać, jakie artefakty, po którą konstelację jeszcze ewentualnie losować, jak talenty zbudować, no i przede wszystkim też w jakich teamach z niej korzystać. Mam nadzieję, że odcinek będzie przydatny, więc jeśli tak, to koniecznie zostaw kciuka w górę, a jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, no to na co czekasz? Subskrypcja jest darmowa, także wystarczy, że klikniesz przycisk subskrybuj i klikniesz dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych nowych powiadomień, a ja nie ukrywam, że będę za to bardzo, bardzo wdzięczna. A jeśli jednak masz troszeczkę pieniążków i masz ochotę mnie wesprzeć, no to jest taki przycisk wesprzyj. Zobacz, na czym to polega. A ja no cóż, nie przedłużam. Zaczynamy! Zaczynamy od broni i będę przedstawiała wam od najgorszej do najlepszej propozycji. Jak się już pewnie domyślacie, broń stworzona po prostu dla Hutao, czyli Staff of Homa, jest na nią najlepszą bronią. Zdecydowanie jest to też warta broń do losowania, jeśli samej Hutao nie udało wam się zdobyć, z następujących powodów. Jest to broń, która przede wszystkim z pole armów ma największy crit damage w ogóle w całej grze i myślę, że bonus na HP i atak przyda się nie jednej postaci. Dlatego Staff of Homa jest polecany z mojej strony przede wszystkim na Hutao, ale też między innymi na Xiao i wiele innych postaci. Dlatego jest to cudowna broń i serdecznie wam ją polecam. Ma przede wszystkim zwiększone HP na Hutao, które jest bardzo ważne, a odnośnie statów to omówimy sobie, co jest ważne i dlaczego na późniejszym etapie. Kolejną propozycją z mojej strony jest broń, która została stworzona dla syna. Ta broń nazywa się Staff of the Scarlet Suns i ona zwiększa crit rate'a oraz daje bonus do Elemental Mastery i ataku. Elemental Mastery jest ważne na Hutao, natomiast nie jest najważniejszą statą, jaką możecie na nią zdobyć. Natomiast jest to broń, która na pewno jej się przyda, no i też crit rate'owi nie powiemy nie. Kolejną propozycją z mojej strony jest Primordial Jade Wingspear, czyli broń od Xiao. Broń od Xiao również zwiększa crit rate'a oraz zwiększa atak, co jak najbardziej przyda się dla naszej Hutao, natomiast nie jest niezbędne. Przechodzimy do czterech gwiazdkowych propozycji i pierwszą z mojej strony propozycją będzie Deathmatch. Jest to broń, którą możecie zdobyć z Battle Passa, więc jeśli jej nie posiadacie, nie martwcie się, zaraz będą free to play opcje. Jeśli chodzi o Deathmatcha, zwiększa on przede wszystkim crit rate'a, który jest niezbędny na Hutao, no ale też zwiększa atak i def, co może się nam przydać. Free to play opcją z mojej strony jest Blackleaf Pole, który znajdziecie w shopie. Pamiętajcie jednak, że jest to ta czerwona broń, a nie ta biała, bo to się zmienia w zależności od tego, jaki cykl, że tak to ujmę, jest w tym shopie. Jest to broń, która przede wszystkim zwiększa crit damage. Jeśli jesteście w stanie ją porefinementować, dojdzie to wam aż do 55%, czyli tylko o 11 mniej niż ma główna broń Hutao. Dodatkowo zwiększa wam atak, więc myślę, że jest to naprawdę fajna free-to-play opcja. Kolejną propozycją z mojej strony jest Dragon's Bane. Jest to broń, którą możecie zdobyć podczas losowania. Zwiększa ona Elemental Mastery, który jest przydatny dla naszej Hutao. No i zwiększa Pyro i Hydro Damage Bonus. Także akurat na Hutao. Kolejną propozycją z mojej strony jest Lithic Spear. Jest to broń, która po prostu zwiększa atak dla postaci. I jeśli chodzi o bonus, zwiększa atak i crit rate. Ostatnią propozycją, jedyną trzygwiazdkową propozycją z mojej strony jest stary, kochany, dobry White Tassel. Jest to broń, którą ja używałam naprawdę już nieraz i początkowo też trzymałam ją na swojej Hutao. Zwiększa ona crit rate i jeśli chodzi o bonus, zwiększa atak. Zanim zakończę temat broni, chciałabym wam jeszcze pokazać ranking od Hutao Mains, który pokazuje wam procentowo, które bronie jak się spisują na właśnie Hutao. Przechodzimy do artefaktów i tutaj myślę, że zrobi się zabawnie. Słyszałam, że jest odwieczna debata na temat Crimsona w Shimenawe, więc słuchajcie, omówimy sobie te sety artefaktów i nie tylko te dwa i powiem wam, jaka jest moja osobista, że tak to ujmę, opinia odnośnie tych setów.
Przede wszystkim ja serdecznie, gorąco polecałabym Wam Crimsona z tego względu, że jest to set artefaktów, który moim skromnym zdaniem jest najsilniejszy właśnie na Hutao. Zwiększa wszystkie pyro reakcje i sam pyro damage bonus, co według mnie jest największą bestią i największym, najlepszym bonusem, jaki dla Waszej Hutao możecie dać. Nie mogę jednak zaprzeczyć, że Shimeneva jest również bardzo dobrym setem artefaktów na Hutao. Jest to set, który jest tak niewiele słabszy od Crimsona, że można powiedzieć, że oba sety artefaktów są na równi. Shimeneva na topisie zwiększa atak o 18%, a ten dodatkowy bonus, który ma, zwiększa atak o 50% na 10 sekund na forpisie. Więc jest to set artefaktów, który jest naprawdę silny na naszą Hutao. I tak naprawdę proponowałabym Wam wybrać z tych dwóch setów ten, na którym macie lepsze staty. Jeśli macie już z Shimenawy staty odpowiednie, nie farmcie Crimsona, bo to nie ma żadnego sensu. Natomiast jeśli nie posiadacie żadnych artefaktów na Hutao, no to słuchajcie, zdecydowanie farmcie Crimsona. Oczywiście, jakie staty? Omówię jeszcze za chwilkę. Chciałabym tylko jeszcze wspomnieć o innych rozwiązaniach oprócz forpisów, jakie możecie dać na swoją Hutao. Kolejną propozycją z mojej strony jest emblem, który jest jak najbardziej w porządku i dość ciekawą propozycją na naszą Hutao, natomiast osobiście nie jest preferowaną przeze mnie opcją, z tego względu, że emblem równie dobrze możecie założyć na swojego Xingxiu, czy na przykład Yelan, a są to postacie, które, no nie ukrywam, będę Wam na dalszym etapie polecała do teamów z Hutao. Powiedziałabym, że są wręcz to niezbędne postacie, a jak wiecie, no nie bardzo fajnie działa, jak wszystkie postacie są na tym samym secie artefaktów. Ostatnią propozycją z mojej strony i taką troszeczkę nowszą, której mam dość nie widzieć w starszych poradnikach u innych osób, jest Gilded Dreams. Jest to set artefaktów, który przeszedł do nas wraz z Sumeru, który zwiększa Elemental Mastery i dodatkowo fajnie się sprawdza przy Elemental reakcjach. Dlatego uważam, że jeśli chodzi tutaj o Hutao, jak najbardziej jest to set artefaktów, który może się Wam sprawdzić. Zwłaszcza jeśli potrzebujecie troszeczkę tego Elemental Mastery skądś wyściłać. Natomiast nie uważam, że jest to najlepsza, najcudowniejsza opcja. Dlatego pamiętajcie, że takie top 2 to Crimson i Shimeneva. Oczywiście, jeśli jesteście zdesperowani i macie świetne staty, ale na topisach i nie wychodzi Wam żaden forpis, możecie się pokusić pod takie kombinacje, żeby tutaj poskładać po 2 topisy. No dobrze, ale ja tak gadam i gadam o setach artefaktów, a koniec końców nie powiedziałam Wam, jakie staty są potrzebne. Przede wszystkim na samym początku, w pierwszych dwóch artefaktach, zawsze mamy HP i atak, więc na to nie zwracamy uwagi. Tutaj, na trzecim, bym serdecznie polecała HP procentowe. Uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie. Natomiast Elemental Mastery jak najbardziej może Wam się spisać, jeśli nie mieliście skąd indziej te Elemental Mastery wziąć. Bo możecie w dodatkowych bonusach zdobyć, możecie na przykład w broni dać. Natomiast jeśli nie macie totalnie w niczym, to wtedy tutaj koniecznie wrzućcie Elemental Mastery. Pamiętajcie jednak, że HP by się Wam spisało niestety lepiej. Tutaj zdecydowanie Pyro Damage Bonus, nie polecam żadnego innego rozwiązania, a na samym końcu Crit Rage lub Crit Damage. Pamiętajcie, że ja osobiście jestem fanką dawania tutaj Crit Damage z tego względu, że Crit Rate'a możemy zdobyć tylko 31%, a jeśli chodzi o Crit Damage, można go zdobyć ponad 60%, dlatego jeśli macie możliwość w jakichkolwiek innych artefaktach zdobyć ten Crit Rate, te 30% Crit Rate'a w dodatkowych bonusach, nie ma problemu, wrzucajcie Crit Damage, będzie to lepsze rozwiązanie. Natomiast jeśli tak jak ja, no niestety nie udało Wam się zdobyć, nie mieliście innego rozwiązania, to wrzućcie Crit Rate'a. Dobrze, a teraz poza main statami, co się liczy? Oczywiście pierwszym, najważniejszym, co dla Was będzie z wszystkiego, co się trafia, jest Crit Damage i Crit Rate. Oprócz tego zależy Wam na Elemental Mastery, HP jak najbardziej też się przyda, a co do reszty, no nie bardzo, atak jest w porządku, ale nie powinniście się na nim skupiać, jak jest, to jest, jak nie ma, no to trudno. Czyli koniec końców. Jak sprawdzamy detale naszej Hutao? Powinno być tutaj jak najwięcej HP, Elemental Mastery minimum 100, z czego ja bym polecała dojść do mniej więcej nawet i 200. Jeśli macie możliwość, to niech będzie 200, 300.
Może być, ale pamiętajcie, by już nie przekraczać tej granicy wyżej, bo niestety nie ma to większego sensu na naszej hutao. Krytryjta proponowałabym, żeby było jak najwięcej, 60% jak najbardziej Wam wystarcza. Jeśli chcecie, możecie przekroczyć tą granicę, natomiast nie szalejcie tutaj nie wiadomo jak bardzo. Crit Damage natomiast jest tutaj najważniejszym elementem, na którym powinniście się skupić. 180% to jest takie minimum, ale w zasadzie na Waszej hutao im więcej, tym lepiej. Wszystko powyżej 200 jest już cudowne. Oczywiście tutaj jeszcze powinien być Pyro Damage Bonus i w zasadzie ze statów to tyle. Przejdźmy do konstelacji. Jakie konstelacje nam się opłacają? Osobiście uważam, że jeśli chodzi o hutao, polecałabym Wam losować tylko i wyłącznie po C1. Konstelacja pierwsza jest taką największą zmianą w naszej hutao, z tego względu, że jeśli chodzi o jej skilla, nie będziemy musieli tutaj w tych charge atakach się przejmować naszą staminą, przez co będzie nam łatwiej robić, że tak to ujmę, anulowanie skilla, o czym wspomnę jeszcze wkrótce, dzięki czemu koniec końców no nie musimy się tą staminą przejmować i to nam bardzo wiele rzeczy ułatwi i koniec końców będzie Wam się nią grało łatwiej i przyjemniej. Nie mówię, że reszta tutaj jest zła, bo to jak najbardziej koniec końców zwiększy Wam jej HP i tak naprawdę da fajny bonus, ale to już są takie według mnie bonusy na silniejszą hutao, ale nie żadnie zbędne. C4 jest całkiem spoko bonusem, który zwiększa crit rate'a o 12% na 15 sekund, ale jest to bonus, który daje wszystkim ten bonus oprócz hutao. Czyli całe party na tym skorzysta, ale nie hutao. Także to od Was zależy, czy uważacie, że jest to fajna konstelacja. Tutaj oczywiście zwiększa talenty, tak jak i w poprzedniej, czyli C3 i C, tak naprawdę no 5 jest tutaj zwiększającym talenty. A ostatni C6. Powiem Wam tak, nie do końca wiem, jak traktować to. Jeśli uważacie, że jest OP i jest niezniszczalna i co nie tylko, bo słyszałam o takich tekstach odnośnie właśnie hutału, że w ten sposób jest bestią i co nie tylko, to dajcie znać w komentarzach. Ale z tego, jak ja patrzę na tą C6, nie posiadając jej, więc gdybym posiadała, może moja opinia by się zmieniła. No raczej jest to wymagająca konstelacja, cięższa do opanowania konstelacja, którą bym polecała tylko i wyłącznie stricte dla jej mainów, z tego względu, że tak w zasadzie musielibyście swoją hutao cały czas trzymać poniżej 25% HP, by w pełni korzystać z właśnie tych bonusów. Fakt faktem, hutao stanie się bestią, ale to, co jest najważniejsze w tej konstelacji, do momentu, do którego możecie nie dochodzić czytając, bo jest ostatnim zdaniem. Bonus zyskujecie raz co 60 sekund. Czyli koniec końców minuta na odnowienie. Minuta. Czyli hutao nie jest cały czas bestią, a koniec końców musi być poniżej 25% HP. Także dajcie znać, co sądzicie o C6. Czy podzielacie moje zdanie i uważacie, że najlepiej celować w C1, jeśli ktoś nie mainuje jej tak non-stop, nie jest to najważniejsza postać w całym Genshinie, to nie iść dalej. Czy uważacie, że C6 no, jest po prostu tak niesamowita, że jak ktoś dopiero co zdobył hutao, to powinien się po to starać. Bo ja osobiście uważam, że jeśli ktoś dopiero co zdobył hutao, C1 jak najbardziej wystarczy. C6 jest dla takich bardziej prosów, mainów tylko i wyłącznie hutao. Jeśli chodzi o talenty, powiem Wam, że dwa najważniejsze to są przede wszystkim normal ataki hutao i jej skill pod E. Więc osobiście uważam, że powinniście to levelować w takim samym tempie, ewentualnie pierwszy, na czym się skupić, to jej normal atak, następnie jej tutaj skill pod E, a na samym końcu jej ulta. Jeśli chodzi o jej A, przede wszystkim to, co zmienia, to zwiększa normal ataki na Pyro Damage ataki. Zjada jej 30% HP, ale jak widzicie, wszystko bardzo ładnie zwiększa. Im wyższy macie tutaj level, oczywiście im wyżej wbijecie sobie, tym ładniej ten atak increase i tak dalej wszystko będzie wyglądało. Ale koniec końców naprawdę warto o tym sobie poczytać. Według mnie jest to najważniejszy skill na hutao. Jeśli natomiast chodzi o jej ulta, jest to moment, gdzie możecie uderzyć bardzo mocno
I przede wszystkim jest to coś, co regeneruje HP naszej hutało, dzięki czemu możemy sobie nadrobić tą stratę HP, którą mieliśmy pod E. To, co jest ważne, im niższy poziom HP będzie miała nasza hutało, tym mocniej będzie sobie biła. Natomiast to, co nie jest do końca fajne, bo jak widzicie tutaj, jeśli będzie miała mniej niż 50%, zwiększaj o 33% atak, ale to, co jest takie niebezpieczne, no to posiadanie ją na mniej niż 50%. Dlatego to, że może się healnąć swoim ultem, sprawia, że naprawdę jest to ciekawa postać i, co jest ciekawe, nie musicie posiadać healera w jej teamie. Więc dla tych, którzy nie mają dobrze zbudowanego healera, dobre wieści. Także tak, koniec omawiania, jak zbudować hutało. Pokażę Wam jeszcze, jak stosować jej skille i oczywiście, jakie teamy zbudować. Bardzo Was proszę, nie sugerujcie się damage'em tego teamu, ponieważ tutaj wszystko jest work in progress. Jeśli chodzi o Xingxiu, nie używałam go i nie ukrywam, nie przepadam za nim osobiście, ale zaczęłam go używać ze względu na hutało, a hutało, no, to byłam dopiero na tym banerze, który był teraz, także wiecie, nie mam odpowiednich niestety artefaktów. Teraz tak, jak widzicie, ona ma taką animację, że leci do przodu i gdyby to nie był Ruin Guard, no to zobaczcie, to jest dość daleko, więc to, co możecie zrobić, możecie w trakcie uderzenia podskoczyć lub, jak się załaduje, to pokażę dalej. Lub możecie, zamiast podskakiwania, użyć uniku, czyli tak zwanego dasha. I problem w tym polega, że to wszystko zużywa, jak widzicie, staminę. Dlaczego jej konstelacja jest aż tak ciekawa? No i słuchajcie, ja wiem, że ta demonstracja nie była najlepsza, bo ja się dopiero tej techniki uczę. Natomiast powiem Wam, że bez tego, jeśli nie posiadacie, jeśli się nie nauczyliście, tak jak ja, hutao i tak jest bardzo silna. Więc jeśli nie wychodzi Wam anulacja, możecie się poduczyć, nie musicie się łamać, a i tak możecie się cieszyć damage'em swojej hutao, bez tak stricte ograniczania się i myślenia, o jak nie będę potrafić, jak nie nauczę się, bo nie idą mi takie rzeczy dobrze, to nie ma sensu losować. No nie, ma sens losować po hutao, bo bez tego też sobie poradzicie. Teraz omówmy teamy. Zaczynam od przykładu teamu, który widzieliście chwilę temu w akcji i jest to team, gdzie Kazuha po prostu wzmacnia damage całej reszty teamu, bo pamiętajcie, że ogólnie Kazuha zwiększa damage żywiołów wszystkich, oprócz Anemo i Dendro. Xingxiu, który przede wszystkim w mojej opinii jest niezbędny do Hutao. Monę, która tak naprawdę zastępuje tutaj Yelan. Zrobi też za bateryjkę do Xingxiu, a dodatkowo swoim ultem zwiększa kolejnego skilla damage, no i Hutao, która jest takim main damage dealerem. To, co jest fajne w tym teamie, no to nasza Hutao przede wszystkim non-stop robi reakcję żywiołową Vaporize, a jak pewnie się domyślacie, no, reakcje żywiołowe to jest to, co jest nam niezbędne w naszych teamach, w mojej skromnej opinii. Dodatkowo dostajecie bonus za dwie postacie Hydro, dzięki czemu Hutao posiada więcej HP. Kolejną propozycją i według mnie najsilniejszą propozycją, jeśli chodzi o możliwości teamowe, jest przede wszystkim Hutao, do tego Xingxiu, do tego Yelan, której niestety nie posiadam, i do tego może być Zhongli, może być właśnie pokazany tutaj Toma, może być Tionka, może być tak naprawdę masa różnych innych shielderów. I to, co jest ciekawe, o czym chciałabym wspomnieć, to może być również Yanfei. Wiele osób nie kojarzy i nie pamięta, że Yanfei ma dość ciekawą konstelację, już pokazuję, w której na konstelacji czwartej zwiększa ona tak naprawdę nie tylko HP, ale staje się shielderem. Także przy tej propozycji możecie pokombinować tak, jak Wam pasuje, czy w bonusach żywiołowych, czy w zależności od tego, jakiego shieldera macie. To też pomoże w tym, że nasza hutała nie będzie musiała aż tyle uników robić, dzięki czemu nie będzie musiała się przejmować staminą, co jest bardzo przydatne, zwłaszcza w momencie, gdy nie posiadacie właśnie heala, nie posiadacie konstelacji pierwszej w swoim teamie. Z czego, tak wiem, Xingxiu troszkę heala, ale Xingxiu nie jest takim silnym mega healerem i pamiętajcie, żeby go nie budować z setem artefaktów pod heala, żeby nie było. Także jeśli chodzi tutaj o ten team, to tak naprawdę możecie porobić wiele.
Ale kolejną propozycją, którą dla Was bym miała, to jest bardzo popularny team, gdzie macie Huto, Xingxi lub Yolan i tak zwany double Geo, czyli macie tutaj Zhongliego plus jeszcze postać Geo. Kolejną propozycją, którą widziałam, ale osobiście nie testowałam i jest właśnie taki team, który według mnie jest troszeczkę szalony i uważam, że Bennett tutaj może troszeczkę przeszkadzać za Hutao swoim healowaniem, ale jak najbardziej się sprawdza, także jeśli macie takie postacie i chcecie rzucić sobie wyzwanie, to możecie go spróbować. No i ostatnią propozycją z mojej strony jest oczywiście team, w którym posiadacie już Dendro żywioł. Świetnie się tutaj sprawdzi na Hida, ale tak naprawdę jeśli posiadacie jakąś inną Dendro postać, również możecie ją wrzucić. Do tego polecałabym już Healera, dlatego tutaj Kokomi lub Barbarka. Do tego Xingxi lub Yelan, w zależności od tego, kogo posiadacie, i Hutao. Ten team może się wydawać Wam dziwny, no bo takie, dlaczego Kokomi, skoro Yumi wspominałaś, że Hutao lepiej trzymać na niskim poziomie? Dlatego, że reakcja, która tutaj będzie powstawała, no niestety, ale po prostu zadaje damage postaciom, które są uwykłane, więc nasza Hutao tego heala może potrzebować. Dlatego Kokomi bym powiedziała, używajcie z rozsądkiem, by mimo wszystko starać się pilnować tego damage'a Hutao, ale do takiego na przykład Abbessa, no już będzie niezbędna, żeby żadna postać Wam nie padła. Także dajcie znać, co sądzicie o tych teamach. Jaki jest Wasz ulubiony team odnośnie Hutao? Ja Wam jeszcze tutaj tylko załączę ranking. I tak, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Także mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostaw kciuka w górę. To bardzo pomaga, aby ten odcinek pojawił się wyżej. A jeśli masz ochotę, to możesz go nawet udostępnić swoim znajomym. Mam nadzieję też, że w międzyczasie sub już tutaj padł razem z dzwoneczkiem. No i serdecznie zapraszam na moje live'y, które odbywają się na Twitchu. Na Twitchu nazywam się Yumi Ety Official. Dziękuję serdecznie wszystkim moim tutaj wspierającym kanał. No i cóż. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymaj się. Pa, pa!